Witam serdecznie Państwa. Tu mam materiał zarodowy Zula 13 i będzie podany tudula, gdzie była cerka. No, zaglądałem tu czas temu, dzisiaj, no niestety nie spotkałem się z matką. Spotkałem tylko miseczkę matecznikową na środku plastra, ale to niczym nie świadczy. Matka mogła być podczas się oblatywać. No i nadal nic nie widzę. No niestety nie ma tej mojej celki, nie ma jajek, nie ma nic. I teraz, proszę Państwa, tu na tym plaszcze muszę osadzić, można to powiedzieć, materiał zarodowy. Tu na tej plaszcze muszę osadzić ten mój materiał zarodowy. Z mojego doświadczenia wynika, że przeważnie takie rodziny nie podejmują wychowu z jajek. No jak będzie w tym przypadku? Zobaczymy. Gdyby były larwy, to byłaby sprawa rozwiązana. Tylko jest tak, że podejrzewuję, że tutaj jajka mogą być na wykluciu. O! Już jest przygotowany plaster. Teraz wstawimy ten materiał reprodukcyjny i zobaczymy. Jeśli nie podejmą się wychowu matki, wychowu czerwiu, dostaną wtedy czerw. No ale co to szkodzi? Zobaczyć, jak ta przygoda się może skończyć. Akurat napotkałem taki języczek podramkowy o tej porze. Czerwiu pszczelego, to jest niesłychane, bo o tej porze rodziny pszczele, które się już w pewnym sensie wymiodziły, walą trutnia, jakby powiedział nie jeden pszczelarz. No i tak, drodzy Państwo, podaję materiał reprodukcyjny. Wiadomo, rzesza pszczelarzy, bardzo dobrze obczytany, powie mi, to będzie ciulnie matka, mało pszczół do wychowu, będzie słabo wykarmiona, będzie miała mało tych komórek jajowych i coś tam jeszcze. A ja Wam powiem, drodzy pszczelarze, że to jest cała gówno prawda. A. I teraz ten materiał reprodukcyjny wstawiam do tego gniazdka i mam nadzieję, że pszczółki się nim należycie zaopiekują. No i będę miał na wiosnę bardzo dobrą matkę zapasową. Ul numer 13 u mnie dał bardzo dobrze miodu i tam jest bardzo dobra matka. Także nie mogę go lekceważyć. A tu pszczółki sobie troszkę, może jeszcze jak była ta matula, przyniosły nektarku. No to niech go mają. O. I myślę, o, nic z tego. Myślę, że rodzina nie wyje tych jajek, tylko się nimi zaopiekuje. Czy czuję, motylica mi nie siadła na te plastry, ale lepiej
Jezula wyciągnąć, bo po diabła tu taki szajs będzie leżał i ściągał motylicę. A można dać im taki, no też nie, plasty to tylko powinny być w gnieździe, w obszarze bronionym bez pszczoły, żeby z tego potem nie było źle. I tak, drodzy Państwo, to wygląda ten zabieg z moim materiałem reprodukcyjnym. O, zakrywam to wszystko. No, kibicujcie, co z tego będzie. Co z tego będzie? Czy zostanie... Zostaną te jajeczka przyjęte i czy będą pielęgnowane przez pszczoły? No, to jest ciekawe. No i serdecznie się z Państwem żegnam.